Dobra, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy tak trochę mobilnie. Chciałbym wam też zademonstrować taki częstotliwościomierz. Ja tutaj troszeczkę... to jest częstotliwościomierz do akurat do Midlanda. On jest na taką wtyczkę od gruszki. Tak sobie przerobiłem tego Midlanda. Alan 87. Dzisiaj spróbujemy sobie trochę porozmawiać na wstęgach. Antenę mam rozstawioną tutaj za oknem, że tak powiem, na wysokości 11 metry na rurze do ogrodzenia zamontowaną. A tutaj mam oczywiście nasłuch z własnoręcznie wykonanym tym odbiornikiem na pasmo 80 metry. Tylko że w tej chwili tutaj mam straszne burki, bo chodzi taki niepozorny, że tak powiem, taka mała, niepozorna spawareczka. Przy 715 tu gada. Dobra, ale to mało ważne, słuchajcie. Tutaj sobie wyłączymy 80, a dzisiaj sobie porozmawiamy na wstęgach. Jak widać, monitor polski. 425 w tej chwili mam ustawione. Mogę sobie, że tak powiem, się dostroić. 420 to jest monitor polski, także zaraz sobie tutaj się dostroimy na 420. O, to troszeczkę bardziej dokładnie jest częstotliwością niż tamten w tamtym radiu, bo mam jeszcze jedną cyfrę mniej, więcej, znaczy po przecinku, nie? No dobra, może być. Już niech będzie równiutko. Okej. No i co poza tym? Słuchajcie, Midlandzik. Roger. Aha, tu jeszcze jest na dole ten prezydent. Ale będziemy rozmawiać z Midlanda, bo jest rozblokowany. Maksymalna moc, że tak powiem, z niego w SSB. Halo, test, halo. Przełączymy na 100 watów, bo to trochę mało, to 10. Halo, 1, 2, test, halo. Akurat byłem na monitorze polski, także nadawałem w USB. Co poza tym, słuchajcie, jeszcze w ten częstotliwościomierz, jak przełączam sobie tutaj na przykład LSB, no to pokazuje mi LSB, nie? Jak przełączam USB, to pokazuje USB. No oczywiście będzie, no, jest inna częstotliwość w LSB, USB, no bo jest podłączony pod VFO. Dobra, słuchajcie, o 20 się umówiłem tutaj ze znajomym oddalonym ode mnie o 50 km. W tej chwili ja jestem też poza miastem, także powinno być słychać. O 20 już będzie pewnie ciemniało. Jeśli nie będzie słychać, to jeszcze mam tutaj takie małe 300. No dobra, no 500 W, ale 300 W wystarczy w zupełności, a będzie słychać. On ma też dobrą antenę wysoko postawioną, także zobaczymy, jak to będzie. Częstotliwość fajna, słuchajcie, z montażem do każdego praktycznie CB radia jest możliwość zamontowania takiego częstotliwościomierza. Oczywiście zobaczcie, jaki on jest malutki, wyświetlacz jest większy niż częstotliwościomierz. Pamiętacie, w poprzednich odcinkach był, że tak powiem, był, pokazywałem tam, składałem taki na piku bodajże, tak, to jest na piku. Na różnych pikach tam było składane, bo tam było 627, 628 końcówka pika, 84, 88. No i tutaj jest taki właśnie chyba bodajże 84, 16F84. On jest z tego powodu 84 do tego CB radia, bo on nie daje, że tak powiem, dużo zakłóceń w odbiornik, nie? Oj, lodóweczka się włączyła, polowa. Dobra, spotykamy się jak... No dosłownie już. Słuchajcie, teraz będzie prezydent. Odległość 50 km.
No dobra, słuchaj, a chcesz zobaczyć, jak wychodzisz? Bo właśnie nagrywam radyjko tutaj u siebie na działeczce. Także nagrywam, mogę to wrzucić w YouTube, jakbyś chciał, nie? Oczywiście, to zobaczysz, jak ciebie słychać. No pięknie ciebie tutaj słychać. No słuchaj, ja teraz z tego nadaję, z tego Alana 87, nie? Mogę przełączyć się na torcie, tu większa moc i no i może lepiej będzie. No, no to dobra, no to nie ma problemu, słuchaj, poczekamy, zobaczyłeś, teraz już właśnie nagrałem to twoją teraz wypowiedź, że tak powiem, to jak się przełączysz, to się odezwij, no Pira, jakby coś, to krzycz Pira, suwałki. Dobra, to na tym kanale wrzasna, co teraz stoimy, okej? Tak jest, tak jak zostajemy, to tak zostaje. I słuchaj, i ten, znaczy w sumie ja jestem teraz poza Suwałkami. No jestem 8 kilometrów jeszcze dalej od ciebie niż Suwałki, nie? No dobra, no to ja przełączę się teraz z anteną i wrzasnę zaraz. Dobra, nie ma problemu, dzięki. No to słuchajcie, jest na tej zasadzie, że czekamy. Wrzaśnie i jest na tej zasadzie tak. Alan Midland, żeśmy się dogadali na Midlandzie, z Midlanda się dogadaliśmy, ale na innej bandzie. Nieciekawie to szło. Słuchajcie, on mnie lepiej słyszał niż na prezydencie, no bo oczywiście Midland więcej mocy, bo go rozblokowałem. Prezydent nie był ruszany od nowości, że tak powiem. Ale prezydent ma za to modulację i ma taką piękną modulację, że chociaż mu jednego esika tylko wypalam, to on mnie to bardzo wyraźnie, normalnie słyszy. Odległość jest, w tej chwili jest tak 30-48 km między nami w linii prostej, tak pi razy oko. Zresztą zobaczycie, nie ma propagacji, jest noc, znaczy noc, już jest ciemno za oknem. Fakt, że ja jestem w szczerym polu, w okolicy mnie, antena nie jest wysoko, antena jest czubek anteny półfalowej na wysokości 11 metry. Cicho się odezwał. Jestem, zgłaszam się. Powiedz coś jeszcze, to może spróbuję się dostroić. No dobra, już w tej chwili właśnie się nagrywam, bardzo pięknie ciebie słyszę, słuchaj. Troszeczkę masz słabszą modulację, że tak powiem, niż na tamtym Alanie, ale słychać, nie? Znaczy słychać wyraźnie, mniej szumów, bo jest większa moc prawdopodobnie z tego, co zauważyłem. Jeszcze raz zaraz właśnie zerknę na wskaźnik mocy, jak coś powiesz, to tego. Dobra, to się odzywaj. No ci powiem, że nie rozumiem teraz po prostu, co mówisz, nie? Sygnał mam, wszystko, ale nie mogę zrozumieć, modulacja nieczytelna. Ojej. No to może... Słuchaj, a jak może teraz będzie troszeczkę, może ja faktycznie za blisko mikrofon ten trzymałem, nie? Może teraz będzie lepiej? Nic dalej, próbuję się dostroić i nic. A może częstotliwość odpojeć, nie tylko tym, wiesz. A ciekawe, czy on ma. Może nie stroi ten prezydent, wiesz, równo w piątkach. O, od tego trzeba zacząć. No nie sprawdzę, może tam było lepiej, na Alanie było lepiej o wiele. No właśnie, to są właśnie te nowe radia, słuchaj. Z tego, co ja zauważyłem, to te staruszki przebijają naprawdę każde jedne radio, które w tej chwili kupisz w sklepie. Dobra, to się przypinaj na Alana. Ja tutaj zostaję na tym samym kanale, tak jak jest, na prezydencie. Okej, teraz zrozumiałem ciebie, no tak, za światów. Ha, antena za nisko. Ona jest za nisko. Ona stoi dosłownie 5 metry nad... Czubek anteny to jest 11 metry nad ziemią. Czubek anteny. No wiesz, ja też tutaj w dole, kurde, mieszkam. Dookoła same pagórki. I tak jakoś tak słabo ciągnie to też.
Ale idzie się dogadać, słuchaj, to jest kawał drogi, jakby nie było. Jak przeliczyłem, to jest 48 kilometrów. No, teraz widzisz, ciebie zrozumiałem normalnie, no. To jednym słowem, wiesz co ci powiem, ja za blisko mikrofon trzymałem gęby. No, dobra, ja to sobie nagrałem, słuchaj, także wrzucę to na YouTube jutro. I się usłyszysz, nie? Zobaczysz, jak to u mnie wychodzi, nie? Faktycznie wskazówki w tej chwili nie ruszasz. Wtedy troszeczkę ona drgała, teraz już nie. No, no, dobra, ja ten, przełączę się na Alana z powrotem. No to dobra, to się przełączaj, a my tutaj, ja już, no. Dobra, czekam. No. I to by było w sumie, słuchajcie, na tyle. Prezydent bez żadnych dopalaczy, bez żadnych, no nie jedzie na dopalaczach, że tak powiem. Alanik fajnie zagadał. Słuchaj, znaczy tutaj na tym prezydencie ja nie próbowałem, wiesz, jeszcze z nikim tak rozmawiać, ale z tego co tu widzę, słuchaj, a może dla mnie i zasilacz przygasa, ale to niemożliwe, kurde, bo mam zasilacz 40 amper. To jest niemożliwe, a widzę, jak mówię, nie? To widzę, że mi, kurde, przygasa wyświetlacz w radiu. Mogą być za cienkie przewody między zasilaczem a radiem. To też dużo wpływa, nie? Na modulację. W sumie w tej chwili, jak tutaj patrzę, jak tak mówię, to idzie na wskaźniku tak maksymalnie do 20 W, czyli ono ma standardowo te 15 W, nikt tutaj w nim nic nie kręcił. Także wiesz, a Alan, ten, który robiłem, no to wywala trochę więcej, tam 40, nawet czasami 50 wywali, nie? No, no, słuchaj, jak już jak mówię, to mi też przygasa wyświetlacz bardzo mocno, nie? No, rozkręcony jestem na maksa teraz na full mocy, ale to w SSB, to nie wiem, jak on tam ma jakoś tam cienę, ten Alan, bo on tu niekręcony mój. No tam wiesz, z tych końcówek, które on ma, to tam dużo nie wyciśniesz. Trzeba by było dopiąć jakiś jeszcze, wiesz, wzmacniacz. O, teraz właśnie zamierzałem zrobić taką końcówkę, tam chyba 300 W. Znaczy, miała być 300 W, wyszło 500, nie? Na dwóch lampach w sumie. No to, ale nie będę się teraz przypinał, bo nie wziąłem ze sobą. Słuchaj, żebym wziął ze sobą, to może jakoś, nie wiem, tak w weekend, w sobotę albo w niedzielę wieczorkiem, to jakbym wziął sobie ten lampowca, to wtedy byś dopiero mnie mógł usłyszeć. A i rurę dłuższą jakoś załatwię tutaj, bo na działce to wiesz jak to jest, nie? Ta antena jest praktycznie przy płocie przykręcona, stoi oparta o śliwkę? Nie, to nie śliwki, to ten, o czereśnie. I wiesz, oparta o drzewo, połowa anteny w drzewie, a połowa wystaje ponad drzewo, także to dlatego to może to taki idzie, nie? No, no, słuchaj, ty stoisz tą antenę, chociaż trochę czyniecie, tylko postawiłeś i stoi. Nie, no, stroik zamontowałem, słuchaj, nie było w środku żadnego stroika. Wiesz, z czego zrobiłem stroik do tej anteny? Nie, elektrodę wziąłem od spawania aluminium. Centralnie właśnie, bo tam był dosyć gruby ten prześwit, nie? Wsadziłem to elektrodę, czwórkę elektrodę. Obrałem ją z otuliny. Wsadziłem ją i ona w tej chwili mi stroi. Słuchaj, na SSB to ci nie powiem. W AM-ie to bym ci powiedział. W AM-ie ona mi stroiła praktycznie tak, że wskazówka delikatnie tylko drgała. Nawet do jedynki nie dochodziła, nie? I to praktycznie na dwóch czterdziestkach po bokach, także ona tak stroi, nie? Tak, no to dobrze, no. No to nie, no to nie wiem, no to dużo odległość musi tak być chyba, no. To trafił do palacza, ale już mi się nie chce teraz jego szukać, tak ci powiem, prawdę mówiąc. Ja ciebie tutaj bardzo dobrze słyszę i jakby tak naprawdę, to zresztą sam się usłyszysz. Zobaczysz, jak to słychać, wiesz, obejrzysz sobie filmik na YouTubie, ja sobie jeszcze się dostroję zaraz i zobaczysz, jak to leci. No, Zalana leci lepiej. No, no, słuchaj, ja zobaczę jeszcze może jakiś mniej szumiący kanał, to zaczekaj chwilkę, dobra? Dobra.
No to poczekamy, niech on sobie znajdzie tam mniej zaszumiony kanał, bo on ma faktycznie wysoką antenę. Antena też chyba bodajże pół fali, tylko takie trzy krótkie przeciwwagi. Właśnie zaraz się zapytamy, jaką on ma antenę. O ile mi już 4 minuty. Tutaj takiego szumiącego nie ma. Bandę w lewo jedną, no to tam już całkiem dobrze jest. Dobra, słuchaj, a jaką ty masz antenę? Ja mam Masa, firmę 5/8. I takie króciutkie przeciwwagi pogięte ona ma? Tak, tak, ona oryginalnie ma takie przeciwwagi. Tam nie droga, antena około tam 200 kosztowała. No i masz tylko tyle, że musiałem zrobić. No masz, to tam masz kawałek z tego co widziałem i aż on jest uziemiony, nie? Aż wchodzi w ziemię. Tak, tak, on w ziemię wchodzi, bo on uziemienie anteny od razu, nie? Na wszelki wypadek, ale to też tylko ona na dach, więc żebym taki, wiesz, masz zamocowaną na kominie, no to wtedy by było lepiej. No i u mnie to wszędzie... On coś zaczął gadać. Zasłania strasznie. Słuchaj, ty, a może przejdziemy i całą bandę w lewo, co? Bo tutaj u mnie ktoś zaczął gadać na jedynce, na WM-ie. No to daj jedną w lewo, na C. Dobra, okej, okay. Na prezydencie dam radę, już jestem, halo, halo. A już jestem, już jestem. No ja już się dostroiłem chyba do ciebie, także jeszcze raz coś powiedz. Dobra, już jestem na D, już jestem na D. No dobra, a teraz? Teraz chyba idzie dobrze, nie? No to nie dziwne. Słuchaj, podniosę tę antenę jeszcze o jakieś 8 metry w sumie, to wtedy będzie wszystko elegancko, ale tu i tak nie mamy teraz żadnej propagacji, nie ma żadnych fal odbitych, idzie w fali bezpośredniej. To i tak jest cud normalnie, słuchaj, że to tak idzie. Nie, ja tutaj u siebie mam, maszt mam zrobiony, słuchaj, z tego, z kształtowników od sufitu podwieszonego, bo mi zostało trochę, także połączyłem trzy, oparłem o drzewo i tak stoi ta antena, i no i w sumie ona stoi 2 metry od dachu metalowego, od domu, nie, od domku, no fakt, że to jest, wiesz, w polu. No i to i w sumie jestem na górce, znaczy jestem za górką. Taką antena jest na wysokości pewnie tej ziemi, tej górki w twoim kierunku, nie? O tak o. I dlatego to tak idzie, ale to i tak idzie, super idzie. No, sygnał mi całkiem twój spada, na zero stoi, modulacja ledwo czytana. No ale tak, co ci mogę powiedzieć? No, dobra, słuchajcie, kończymy, bo już mi się kończy karta w aparacie. Ja się do niego jeszcze odezwę, pogadam. Także do usłyszenia i do zobaczenia w następnych odcinkach. Słuchajcie, dajcie to łapki w górę, niech to idzie jak najdalej. Róbcie licencje nie tylko na CB. Pozdrawiam. Słuchajcie, bonus. Gabaryt. A tutaj po lewej, tak? Dobra, na razie idzie dobrze. Ale stój, chwilę, weź delikatnie, no dobra, dobrze, nie prostuj delikatnie, tylko to delikatnie po prostuj, no. No i jedź, dobrze idzie, to na styk, kurwa, ledwo weszło. A ja pierdolę. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest, proszę.